Witam wszystkich na moim kanale. Na dzisiaj przygotowałam dla Was sweterek rozpinany dla dziewczynki, który jest na rozmiar, powiedziałabym, na rok, półtora roku dziecko. Ten sweter rozpinany jest bardzo łatwy do zrobienia. Tak wygląda jego przód. Zrobiłam tutaj tylko go na trzy guziczki. Zamiast ściągacza zrobiłam ten wzór. Ten wzór możecie znaleźć u mnie na moim kanale. Tak wygląda tył sweterka. Te plecki i tutaj również przód robiłam tym wzorem ściągaczowym. Tutaj zrobiłam przy rękawkach też wzór ściągaczowy. Tutaj jeszcze jeden, który robiłam na kanale niemieckim. Zrobiłam tutaj taki ciemno-czerwony ściągacz przy rękawkach i tu u dołu, i tutaj są cztery guziczki. Poza tym jest wszystko identycznie tak robione. Jest ciut mniejszy jak ten tutaj pierwszy, który Wam pokazałam. W tej chwili będę robiła sweterek z szarej wełny, bo taką sobie córka zażyczyła dla Nusi. Będę go robiła cały z tej szarej wełny i zamiast ściągacza zaraz Wam pokażę, bo już zaczęłam, narzuciłam oczka. Pokażę Wam i wszystko wytłumaczę i podam rozmiar, ile centymetrów ten sweterek tutaj ma. Ok, to zaczniemy najpierw mierzenie. Tak jak wspomniałam, ten sweterek jest na dziewczynkę w wieku mniej więcej roczek półtora. Zmierzę teraz długość tutaj od początku, gdzie zaczyna się kołnierzyk, aż do końca, znaczy do ściągacza. I jest tutaj 41 cm. 41 cm. Tą włóczkę, którą tutaj używałam, ta włóczka jest, czy była, na druty o grubości 4. Natomiast tutaj mam od jednego szwa do drugiego. Już Wam mówię. Mamy około 33 cm. 33 cm i tutaj pod paszkami jest około 27 cm. To możecie sobie zapisać wszystko. Ten sweterek nie jest robiony reglanem, więc długość rękawka możecie sobie zapisać również tutaj od ramiona. Jest ona około 23 cm. Zrobiłam tutaj ten cały sweterek wzorem prawym. To znaczy same prawe oczka z prawej strony i z lewej strony robiłam tylko oczkami prawymi. Natomiast tutaj na piersi, jak również tu na pleckach, robiłam wzorem ściągaczowym 2:1. 2:1 to znaczy dwa oczka lewe i jedno oczko prawe. Dwa lewe, prawe i tak dalej, i tak dalej. Nie robiłam tutaj tej, nie wiem jak to się nazywa, tej pliski takiej na otwory do guziczków. Jak również z drugiej strony też nie. Można by było zrobić tutaj cienkim wzorem ściągaczowym, ale wolałam to tak zrobić. Zrobiłam normalne otworki na guziki, które później obrobiłam tylko tą samą włóczką. Do tego przyszyłam w trzech kolorach motylki. To są guziczki drewniane. Tutaj zrobiłam cztery guziki,
ananaski i tak samo wykonałam to jak w tym pierwszym sweterku, obszyłam po prostu tą samą włóczką. Więc rozmiary podałam Wam tyle. Aha, kołnierzyk później robię, po nabraniu oczek kołnierzyk robię również tym wzorem oczkami prawymi. Wysokość kołnierzyka zrobiłam 8 cm. Nie musicie robić kołnierzyka, możecie zrobić tylko po prostu taką połowę z tego, przykładowo 4 cm tylko i taką po prostu tylko taką stójkę zrobić. Zrobiłam tutaj troszeczkę szersze te ściągacze przy rękawkach, ponieważ jeżeli będzie ten swetrek troszeczkę za duży, to można te rękawki za długie, to można zawsze troszeczkę podwinąć. Ok, teraz przejdziemy do tego mojego, szkicem tego nie można nazwać. Przy tych rozmiarach, które przed chwilą Wam podałam, jaki ten sweter ma szerokość, długość i tak dalej, to zrobiłam sobie taki plan po prostu, który możecie sobie też zrobić. Napisałam tutaj wszystko po polsku, ponieważ robiłam ten sweter właśnie na niemieckim kanale, ale ten mój opis zrobiłam sobie po polsku. Ok. Przy tej wielkości, jaką Wam przed chwilą podałam, przy włóczce, która jest na druty numer 4, nabrałam 64 oczka. Bardzo Was proszę, żebyście sobie najpierw, zależy z jakiej włóczki będziecie robiły, zróbcie sobie po prostu kwadracik, przykładowo 20 rzędów, 20 oczek, 20 rzędów do góry i wtedy możecie sobie wymierzyć, dokładnie wymierzyć, ile oczek potrzebujecie, ile centymetrów potrzebujecie na wysokość, czy na długość i na szerokość. Ja to, co Wam tutaj podam, to jest na tą wielkość tego sweterka, który już zrobiłam, ten jasny. To znaczy, nabrać należy 64 oczka, w tym są już te dwa oczka brzegowe. Ja tutaj zrobiłam, ponieważ nie chcę robić znowu czegoś takiego, co już mam, więc zrobiłam tutaj ten zamiast ściągacza, ten wzór zygzakowy, który znajdziecie, jeżeli Wam się to spodoba, znajdziecie, podam Wam zaraz również ten link na YouTube, na którym możecie znaleźć ten wzór. Jeżeli Wam się to spodoba, przerobię go teraz normalnie tylko dwoma rzędami. To znaczy, w tej chwili będę robiła, muszę zobaczyć, będę robiła rząd tylnią stronę, to znaczy, będę robiła samymi oczkami lewymi. Pomiędzy nie wiem jeszcze, ale. Chciałam zrobić po jednej takiej kuleczce w szerszych odległościach, ale tego jeszcze nie wiem, zastanowię się. Najpierw muszę Wam wytłumaczyć, co dalej. Więc te 64 oczka już mam nabrane na drucie. Już przerobiłam po prostu sobie ten wzór zygzakowy. No i teraz, jeżeli Wy chcecie robić ściągaczem przykładowo, takim samym ściągaczem, jak później tutaj Wam pokażę, gdzie robiłam to tutaj na piersiach, tym 2 na 1, no to przerabiacie 12 rzędów. 64 oczka nabrać, przerobić 12 rzędów dowolnym wzorem. Tu napisałam, ponieważ to jest obojętnie, jakim wzorem to przerobicie. Ja w tej chwili, pomimo tego, że już tutaj zaczęłam, to również przerobię 12 rzędów. Nie, bzdura. Ja przerobię 10 rzędów.
nie 12, bo już tutaj mam, przerobię 10 rzędów, więc to będzie u mnie tutaj ostatnie. Zapisuję sobie zawsze w ten sposób te rzędy, bo po przerobieniu jednego rzędu, pokażę Wam to tutaj, jak przerobię pierwszy rząd, to później to zaznaczam, że przerobiłam. Zaznaczam to ołówkiem, bo później to można wygumkować. Ok, po przerobieniu tych moich 10, Waszych 12 rzędów, przechodzimy do kolejnych rzędów, gdzie będziemy zdejmować oczka co 12 rząd z obu stron, 6 razy. To znaczy w rzędzie 13, 25, 37, 49, 61 i 73. Tu w tym 13 rzędzie, jak przerobimy już to tutaj, w tym 13 rzędzie pokażę Wam, jak ściągam ja te oczka. Jak Wy ściągacie, jeżeli znacie inną metodę, to będziecie to robiły tak, jak potraficie. Ok, jak na początek narzucamy oczka, przerabiamy 12 rzędów dowolnym wzorem. Ja przerabiam 10, ponieważ już mam tutaj swoje oczka. No i później pokażę Wam w 13 rzędzie, jak ściągać po obu stronach po tym jednym oczku, bo musimy oczywiście tutaj zacząć powolutku formować ten. Ok. A więc usłyszymy się znowu przy 13 rzędzie. Przerobiłam już tych 10 rzędów. Jednak nie zrobiłam tych takich guzków tutaj, które chciałam zrobić. Wydaje mi się, że to w tej chwili, tak jak to zrobiłam z tym cykcakiem, to wygląda bardzo dobrze. Ok. Ja przerobiłam 10 rzędów. Wy przeróbcie, czy przerobiliście 12 rzędów i od 13 rzędu już zaczynamy zdejmować oczka, spuszczać oczka co 12 rząd z obu stron, to znaczy 6 razy, tak jak tu zapisałam, 6 razy co 12 rząd. Jak to ściągamy? W tej chwili to jest ten rząd 13. I tu zaczynamy ściąganie pierwsze. Ok. Pierwsze oczko zdejmujemy, to jest oczko brzegowe. Następnie te dwa kolejne oczka wkuwamy się tutaj od lewej strony, od tyłu i przerabiamy te dwa oczka razem na prawo. I to już były te pierwsze, było to pierwsze zdjęte oczko, które zdjęliśmy w rzędzie 13. Do końca przerabiamy w ten sposób, takim wzorem, jaki wybraliście sobie. U mnie są to oczka prawe z każdej strony, to znaczy ja z prawej strony mam oczka prawe i z lewej strony też. Chciałabym, żebyście w tej chwili sobie to może zanotowali, w których rzędach spuszczać te oczka, bo spotkamy się ponownie tutaj na końcu, jak będziemy miały spuścić po raz ostatni nasze oczka. A więc spuszczamy teraz z obu stron, pamiętajcie, w 13 rzędzie, następnie w 25, 37, 49, 61 i 73 rzędzie. Spuszczamy w tych rzędach po obu stronach po jednym oczku, żeby po prostu dostać ten taki, powiedzmy, stożek, żeby wyszedł nam
ta talia w tym płaszczyku, w tym sweterku. Okej, dojeżdżamy teraz już do końca tego 13 rzędu i tutaj również będziemy spuszczać oczka. Te dwa ostatnie, przedostatnie, te dwa przedostatnie oczka wkuwamy się od przodu, od prawej strony i przerabiamy je razem na prawo. Ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym. I w ten sposób, tak jak powiedziałam, przerabiacie te wszystkie rzędy do rzędu 72, waszym dowolnym wzorem, jaki wybraliście sobie na ten sweterek rozpinany. I w tych rzędach, które wam podałam, zdejmujemy po dwa oczka, to znaczy po jednym oczku z jednej strony i jedno oczko z drugiej strony. Jak skończymy 72 rząd, to się znowu usłyszymy. Tak wygląda ta część pleców, którą przerobiłam do momentu zdjęcia ostatnich dwóch oczek po obu stronach. Teraz możecie dowolnym wzorem, ja dalej będę robiła kawałeczek tym wzorem, dowolnym wzorem przerobić, aż będzie razem 27 cm, 26, 27 powiedziałabym. Jak to przerobimy, to znaczy w tej chwili będziemy przerabiać do tej danej wysokości, jaka Tobie jest potrzebna. To znaczy w tym wypadku na ten sweterek, który Wam pokazywałam, który zrobiłam już ten jasny, przerobiłam do momentu, aż będzie razem około 26-27 cm. Później zaczęłam robić około 14 cm tym wzorem ściągaczowym, to znaczy dwa lewe, jedno prawe, dwa lewe, jedno prawe i tak dalej. To jest około 14 cm tym wzorem robimy. W tej chwili zrobimy ten kawałek. U mnie to będzie troszeczkę mniej niż 27 cm. Ja w tej chwili już mam. Już Wam mówię. Już mam 22 centymetry, około 22 centymetrów. Okej, ja zacznę robić od 25, moment, 25, 20. Okej, u mnie jeszcze będą przerobione 3 rzędy. I wtedy zaczynam już tym wzorem ściągaczowym. Jeżeli robicie ten sam rozmiar, jaki Wam pokazałam tutaj w tych dwóch sweterkach, które już mam gotowe, to przerabiacie te plecy, żeby zacząć tutaj robić wzorem ściągaczowym, przerabiacie około 27 cm tu jest. To wtedy jest ten sweterek na dziewczynkę w wieku 1 roczku, 1,5 roku, mniej więcej. Okej, więc przeróbcie najpierw ten kawałek, żebyście miały 27 cm w sumie, a później zaczynamy robić tym wzorem ściągaczowym. Okej, do tego miejsca będę teraz robiła moje plecy tutaj, mój tył sweterka. I później, jak będę miała to gotowe, to rozpoczniemy robić ten ściągacz. Okej, ja już przerobiłam te rzędy, które w tej chwili potrzebuję, tą wysokość w centymetrach. U mnie jest to 25-26 cm. Według tego, co tutaj zapisałam, na ten rozmiar, który Wam pokazywałam w tym jasnym sweterku, musi być około 27 cm. Ok, następnie od prawej strony, to znaczy ja w tej chwili jestem tutaj, przy lewej stronie jeszcze, to znaczy ten rząd muszę jeszcze przerobić na prawo. To jest ważne. Ok. Jestem teraz już na prawej stronie. Jak widzicie,
Tu zwężyło się to i w tej chwili będę przerabiała wzorem ściągaczowym 2x1. Według tego opisu, który tutaj mam, przerabiamy około 14 cm. Ja muszę troszeczkę mniej przerobić, ponieważ ten sweterek, który teraz akurat robię, jest o około 2-2,5 cm mniejszy niż te jasne, ale to tutaj po prostu jest ten opis jest na ten sweterek większy. Dlatego przeróbcie najlepiej, jeżeli chcecie ten sweterek na roczne, półtoraroczne dziecko, około 14 cm tym wzorem ściągaczowym. To są dwa oczka na jedno oczko, to znaczy dwa oczka lewe, rozpoczynamy od pierwszego oczka brzegowego, a następnie są dwa oczka lewe, no. Raz i dwa, następnie jedno oczko prawe i znowu dwa oczka lewe. Oczko prawe i dwa lewe. Jeden rząd tym wzorem ściągaczowym przerobiliśmy. Teraz przerabiamy następny rząd, drugi. Rozpocznę to razem z Wami. Tutaj robimy tak, przerabiamy w ten sposób, jak oczka schodzą z drutu. To znaczy, pierwsze oczko jest brzegowe, kolejne dwa oczka mamy tutaj jako prawe oczka, wtedy mamy jedno lewe. Znowu dwa prawe, jedno lewe i tak dalej, aż do końca. W ten sposób przerabiamy, momencik już, w ten sposób przerabiamy około 14 cm. Następnie będziemy zbierać oczka, to znaczy tu mamy ten tył pleców, tam nie robimy żadnego wycięcia, to nie jest reglanem robione, to jest zwykły, prosty sweterek. No i tutaj robimy na ramiona. Na ramiona, momencik. Nie, tutaj to jest. Na ramiona tutaj zbieramy 15 oczek. Następnie przerabiamy normalnie, tak jak oczka schodzą z drutu, przerabiamy 22 oczka. I tu znowu 15 oczek. To znaczy, te oczka ściągamy, 15 oczek. Następnie przerabiamy 22 oczka. Te 22 oczka przekładamy bez kolejnego przerabiania na osobny drut. I tam zostawiamy go, te oczka. Następnie ściągamy kolejnych 15 oczek i odkładamy robótkę. Plecy mamy gotowe już. To znaczy, te 22 oczka zostają na dodatkowym drucie. To są te oczka, które później nabierzemy sobie. Tu one, coś mi się tu przykleiło, one tutaj będą, to jest środek tego, widzicie, tu jest przód jedna strona, przód druga strona, to jest te 22 oczka, tutaj to jest dobrze widoczne, gdzie są te szwy od ramion. To są 22 oczka, które zostawiamy na drucie. Natomiast te 15 oczek tutaj będzie ściągane na ramiona. Później robiąc kołnierz, nabieramy te od tej strony, nabieramy tutaj oczka, te 22 również i znowu z tej strony. I robimy wzorem gładkim, czy takim wzorem, jak ja tutaj robiłam, same prawe oczka, robimy tylko ten kołnierzyk. W tej chwili jesteśmy przy plecach i
Jeżeli chcecie ten sam rozmiar mieć, który mam w tym sweterku jasnym, to musicie wszystkiego razem, musi być około 41 cm. To znaczy do momentu, kiedy będziecie już ściągać te 15 oczek. Musi być 41 cm na ten rozmiar, który Wam podałam na początku filmu. Jaką ilość oczek macie nabrać. Ok, w tej chwili dalej robimy, robicie 14 cm tym wzorem ściągaczowym. 14 cm, a następnie będziemy zbierać po te 15 oczek z jednej strony, 22 oczka przerobimy i 15 oczek z drugiej strony. Przygotujcie sobie jakiś drut dodatkowy, czy specjalną tą igłę, dłuższą taką agrafkę, przepraszam, żeby położyć, zaczepić tamte oczka i żeby to było dopiero na końcu sweterka wykorzystane. Ok, więc w tej chwili robimy 14 cm wzorem ściągaczowym. Przyrobiłam w tej chwili 14 cm tym wzorem ściągaczowym i teraz będę po obu stronach. W tym wypadku, jak macie tutaj 41 cm, u mnie jest mniej, bo ja ten sweterek troszeczkę mniejszy robię. U mnie po bokach będzie po 14 oczek, które zdejmę, a na środku 20. W tym dużym, znaczy w tym większym rozmiarze, w tym tutaj jasnym sweterku, tu zdjęłam 15 oczek, z tyłu na karczku 22 i znowu na ramieniu 15. To jest wszystko uzależnione od tego, jaki rozmiar tego sweterka robicie. Dlatego zawsze wspominam i przypominam, żeby najpierw sobie obliczyć, a później zacząć robić. Ok. Więc ściągam w tej chwili, zdejmuję 14 oczek. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9 i 10, 11, 12, 13 i 14. Ok. Teraz przerabiam u mnie 20 oczek, tak jak oczka tutaj schodzą z drutu, które później przeniosę na dodatkową igłę. A więc momencik, coś tutaj. Aha. U mnie jest to 20 oczek i tak jak one schodzą z drutu, tak je w tej chwili 20 przerabiam. W tej chwili te oczka, które mam tutaj na tym drucie przerobione, przenoszę po prostu na dodatkowy drut, to Wam już wspominałam, i pozostawiam je tak długo, aż zakończę cały ten sweterek, te przednie części, rękawki i tak dalej, i dopiero wtedy będę robiła ten karczyk, to znaczy kołnierzyk do tego sweterka. Te oczka u mnie 20, u Was w tym większym rozmiarze 22, przenosimy na osobny drut.
drut czy agrafkę, obojętnie. I zostawiamy do momentu, kiedy będziemy już mieli wszystko gotowe i będziemy sweterek zszywać. No i teraz te kolejne tutaj oczka na drugim ramieniu przerabiam znowu, zdejmuję znowu z drutu. To znaczy robię to samo, co robiłam tutaj na tym ramieniu. Zawsze to robię w ten sposób, że jedno oczko przerabiam, a następne przeciągam. Robię to tym ściąganym, przeciąganymi oczkami. W ten sposób. I to wszystko do końca, aż będziecie miały wszystkie oczka już zebrane. Ok. Więc to zostawimy na razie. To już wiecie, jak to zrobić. No i teraz przejdziemy do przodu. Teraz będziemy rozpoczynały naszą prawą stronę przednią. I do tego nabieramy 36 oczek. 36 oczek, ja nabieram 32 oczka. W tym przerabiasz znowu dowolnym wzorem 12 rzędów. To są te rzędy tutaj. I następnie będziemy co 12 rzędów ściągać po jednym oczku z lewej strony. To znaczy, to musi iść znowu, musi się zwężać ku górze. W tej chwili zróbcie to tylko tak, że nabierzecie, ja muszę i tak, bo przerabiam tym wzorem zygzakowatym tutaj, to i tak najpierw to muszę zrobić. Więc nabierzcie 36 oczek na rozmiar tego jasnego sweterka. 36 oczek przeróbcie dowolnym wzorem. Czy to będzie ściągacz, czy to będzie taki wzór z każdej strony, tylko oczka prawe. To już tylko i wyłącznie zależy od Was. Ok, jak to już zrobimy, te 12 rzędów jak przerobimy, to powiem Wam dalej, jak ściągać te oczka po jednej stronie. Zaczęłam już i przerobiłam te 10 rzędów, które chciałam, ponieważ przypominam, że ten sweterek jest troszeczkę niedużo, ale troszeczkę jest mniejszy od tamtego. Przy tym rozmiarze na jasny sweterek musicie przerobić 12 rzędów. Teraz po przerobieniu tych 12 rzędów u Was, czy 10 u mnie, zaczniemy ściągać tak jak z tyłu w plecach robiliśmy, tylko w plecach ściągaliśmy, czy zdejmowałyśmy po każdej stronie. Robiłyśmy ten taki to rozszerzenie, takie jak w sukience. W tej chwili będziemy, bo to jest prawa nasza strona robótki, sweterka, będziemy ściągać co 12 rząd z lewej strony po jednym oczku. To znaczy 6 razy. W rzędzie 13, 25, moment, przesunę to troszeczkę. W rzędzie 13, 25, 37, 49, 61 i 73. To pierwsze zdjęcie oczka z lewej strony zrobię razem z Wami. W ten rząd, u mnie będzie to rząd 11, u Was jest to rząd 13. Pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym, następnie przerabiam wszystkie oczka
oczkami prawymi do momentu, kiedy zostaną mi na drucie lewym tylko trzy oczka i wtedy te dwa przedostatnie oczka zdejmujemy. W tej chwili przerabiamy wszystkie oczka na prawo i dwa przedostatnie przerabiamy razem jednym oczkiem prawym. Jeszcze jedno. I teraz te dwa ostatnie przerabiamy na lewo w ten sposób od tej strony oczkiem prawym. I ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym. Odwracamy robótkę i przerabiamy w ten sposób 73 rzędy. To znaczy w 13 już zdjęłam z lewej strony to jedno oczko. I teraz przerabiam całkiem normalnie kolejne rzędy do 25. I w ten sposób przerabiamy do rzędu 73. I w rzędzie 72 znowu się spotkamy i 73 przerobimy razem, ściągając ostatni raz. Ok, to na razie wszystko. I tak jak mówię, spotkamy się znowu w rzędzie 72. Robiłam już ten cały kawał tutaj i te ostatnie 9 cm. Jak widzicie tutaj, zwęża się to trochę, na to nie patrzcie, bo to zawsze będzie węższe, chociaż ilość tych oczek jest identyczna jak tutaj w tym ostatnim rzędzie, ale dlatego, że to jest ściągaczem robione, to wiadomo, że to się troszeczkę ściąga. Ok, tutaj odejmowałyśmy oczka. W tej chwili przerobiłam już 9 cm tutaj. No i teraz trzeba ściągać tutaj, zdejmować oczka na wycięcie pod szyjką. Przy tej ilości oczek, jeszcze raz to powtarzam, przy tej ilości oczek, gdzie to co robimy w tej chwili, co kończymy w tej chwili, to jest przód, prawa strona. Nabraliście na druty 36 oczek. Przerobiliście 12 rzędów. Takim samym wzorem jak na plecach, to znaczy albo przerabialiście wzorem ściągaczowym, tak jak ja zrobiłam to tutaj w tym sweterku, zrobiłam wzór ściągaczowy, albo możecie od razu przerabiać to tym wzorem zwykłym, to jest wzór z obu stron przerabiany tylko i wyłącznie prawymi oczkami. Albo tym zygzakiem, tak jak ja tutaj zrobiłam. To już wszystko zależy od Was. Jeżeli robicie ściągacz, to przeróbcie tylko te 12 rzędów. To wystarczy. Ok. Następnie przerobiliście od 13 rzędu, to znaczy co 12 rząd z lewej strony, z tej lewej strony, to jest przód nasz, i z tej lewej strony zdejmujemy po jednym oczku. Zdjęłyście w 13 rzędzie, 25, 37, 49, 61 i 73. U mnie to troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ ja od samego początku zrobiłam to ciut węższe, to znaczy nie nabrałam 36 oczek, tylko nabrałam 32 oczka i oczywiście musiałam to wtedy również tu zmniejszyć. Ja Wam pokazuję i podaję ten opis na ten sweterek jasny, który ma od dołu do karczka, do szyjki około 41 cm. Ok, to było te 9 cm, no i teraz zdejmujemy, kładziemy sobie w ten sposób tą naszą robótkę,
gdzie tu jest ta strona, gdzie zdejmowaliśmy po jednym oczku co 12 rząd. No i teraz będziemy zdejmować te oczka pod wycięcie pod szyję. Ok, już sobie zaznaczyłam i obliczyłam mniej więcej przy tej mojej wielkości. My sugerujemy się tutaj tym wzorem na ten większy sweterek. A więc najpierw ściągacie 4 oczka, 3, 2, 2, 2, 1, 1. Ja to muszę troszeczkę inaczej zrobić i sugerujcie się tym, co tutaj długopisem napisałam, nie to, co ołówkiem jest napisane. Ok, więc zaczynam. Tu u mnie musi zostać u Was, jeżeli tą ilość oczek robicie, musi zostać na ramieniu, ramię 15 oczek. U mnie 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i dlatego sobie tutaj to zaznaczyłam. Ok. W pierwszym rzędzie ściągacie 4 oczka, ja ściągam 3, a więc jedno z powrotem nakładamy, drugie z powrotem i trzecie. Ty robisz jeszcze jedno i ja sobie to zaznaczam, że już to zrobiłam. Następne oczka przerabiamy tak, jak schodzą z drutu, to znaczy tym wzorem ściągaczowym. Tu mam dwa lewe oczka, jedno prawe, dwa lewe, jedno prawe, dwa lewe. Jedno prawe i znowu dwa lewe. I tak dalej, aż do końca musisz to przerobić tym wzorem, jeżeli ten wzór używasz oczywiście, tym wzorem aż do końca. Ostatnie oczko jest jak zwykle oczkiem brzegowym. I oczko brzegowe. Odwracamy naszą robótkę. I przerabiamy ten rząd całkiem normalnie, bez spuszczania jakichkolwiek oczek, tak jak oczka schodzą z drutu. Tutaj są u mnie dwa pierwsze, to są dwa oczka prawe, lewe, dwa prawe i tak dalej, i tak dalej. To jest nasza prawa strona sweterka. Lewą stronę robimy identycznie, tylko po przeciwnej stronie to wszystko. To znaczy, tak jak tutaj spuszczałyśmy z lewej strony oczka, to tam spuszczamy z prawej strony. Teraz zależne to jest też również od tego, ile tych otworków na guziczki potrzebujesz i tak dalej. No ale to wszystko już w tej kolejnej części, to tutaj dokończymy jeszcze w tej pierwszej części. I później będziemy się martwić już o tą lewą stronę tego naszego sweterka. Ok. W tej chwili ja ściągam, czy zbieram dwa oczka. Wy ściągacie po trzy oczka. To znaczy jedno oczko z powrotem i drugie. I znowu wszystkie oczka do końca, tak jak schodzą z drutu. Tu są dwa lewe i tak dalej, to znaczy tu jest jedno prawe, znowu dwa lewe. I na końcu odwracacie robótkę i przerabiacie do końca, tak jak oczka schodzą z drutu. Odwracamy naszą robótkę i ja znowu ściągam. Czy zbieram dwa oczka i wy również tutaj od tego momentu zbieracie po dwa oczka. Dwa oczka razem.
to przerobione przełożyć na lewy drut i znowu razem przerobić. Następnie mamy dwa lewe, jedno prawe, dwa lewe, jedno prawe, dwa lewe i tak dalej do końca. Następnie odwracamy robótkę i robimy dalej, tak jak oczka schodzą z drutu. Kolejny raz i w ten sposób robimy aż do końca, aż zdejmiecie ostatnie jedno oczko i wtedy zbierzemy te oczka, które są na ramiona. Zobaczcie, przerobiłam już tą część. Momencik, coś tutaj mi się zaplątało. No i tu wszystko równo złożyłam. No i zostało mi tam jeszcze kawałeczek. To jest ważne, dlatego chcę Wam to pokazać, powiedzieć o tym. Ok, teraz już tutaj mam prosto wszystko złożone. I zobaczcie, tutaj od jednego ramienia, tego, które jest u Was te 15 oczek, u mnie 14, ja już tutaj te wszystkie oczka pościągałam na ten wykrój. Ale zostało mi tam jednak niedociągnięcie takie, to znaczy gdzieś z dwa rzędy, tak. To te dwa rzędy możecie normalnie do góry przerobić tymi oczkami, tak jak te oczka schodzą z drutu, to znaczy tym wzorem ściągaczowym i ja to również zrobię. Przerobię tutaj po prostu szybciutko dwa rzędy, żeby to było po prostu takiej samej wysokości czy długości, żeby ten przód i tył był, jak będę później zszywała te dwie części po prostu. Ok. I ostatnie oczko jest oczkiem lewym. Mi się wydaje, że nawet jeden chyba wystarczy rząd. Muszę zobaczyć, zanim zrobię jakąś bzdurę i za dużo przerobię. No, faktycznie jeden rząd mi tylko brakował i teraz już mogę te oczka po prostu zdjąć. Zdjąć te 14 oczek. U Was, jeżeli robicie ten większy sweterek, to zdejmujecie 15 oczek. Ok, więc mamy dwie części gotowe, to znaczy mamy gotowe plecy. I przód, prawa strona. To jest nasz przód, prawa strona. Już z tym wycięciem i z tym na ramiona. To była moja pierwsza część tego filmu. Jutro zaczniemy robić stronę lewą. Ta strona lewa jest identyczna jak strona prawa, z tym tylko, że będę pokażę Wam, jak zrobić. Tutaj sobie zaznaczyłam takimi kwadratami. Tu jest identycznie pokazane, tak jak tu na to nie patrzcie, bo to jest już za daleko doszłam, to już nie istnieje. Nabieracie oczka, 36 oczek, przerabiacie 12 rzędów dowolnym ściągaczem. I później jest identycznie tak jak w tej prawej stronie, tylko że tu zbierałyśmy co 12 rząd. Tak, co 12 rząd zbierałyśmy w tej stronie prawej oczka tu. Z lewej strony, teraz natomiast będziemy, powiedzmy, że to jest ta strona już tutaj, będziemy zbierać od prawej strony, ale to wszystko jutro.
Po prostu nabierzcie sobie 36 oczek i dowolnym wzorem przeróbcie te 12 rzędów wzorem prostym czy tam ściągaczowym, zależy jak żeście zaczęły już te dwie części robić. Ok, więc to na razie tyle. No i do usłyszenia w drugiej części.